Cześć, witajcie na kanale Staktycznie. Witam Was w kolejnym odcinku poświęconym grom planszowym Unconditional Surrender, scenariusz numer 3. Scenariusz oczywiście szkoleniowy, nie gramy na razie pełnej kampanii. Ten scenariusz będzie się składał z 5 tur. Zaczynamy w maju 1940 roku i kończymy we wrześniu 1940 roku. Celem gracza niemieckiego jest doprowadzenie do upadku, do redukcji National Will, sił, woli narodu, do stawiania oporu holenderskiego, belgijskiego oraz francuskiego do zera. I tak jak mówiłem, Niemcy mają na to 5 tur. Siły, którymi dysponują, to widzicie w tym momencie na ekranie. Jest tutaj kilka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć armii. Pamiętajcie, że używamy tego nazewnictwa w cudzysłowie. Celem tutaj takiej nomenklatury czysto dykcyjnej. Nie traktujcie tego, że było to tyle armii i o takiej numeracji. Jeszcze raz powtarzam, ta gra jest prowadzona w takiej skali, że po prostu niemożliwym byłoby odwzorowanie tego jeden do jednego. Tu raczej są to związki przeze mnie umownie nazywane armiami. Dwie grupy powietrzne, trzecia i druga flota, Luftflotte, Luftwaffe oraz pierwsza grupa pancerna i druga grupa pancerna. Schnelle Heinze, Heinze, Guderiana, tak se możemy przyjąć. Ale zanim będziemy tutaj zmagać się na tej mapie, zanim będziemy walczyć, pokażę Wam nowy element, który wchodzi w tym scenariuszu, a mianowicie ekonomię. Pokażę Wam element wojny, który tak naprawdę decydował o jej wyniku. Losy II wojny światowej nie przesądzały się pod Stalingradem, jak nam mówią niektórzy, w Ardenach, pod Sedanem, w Afryce Północnej i tak dalej. Nie to decydowało. Nie to decydowało, czy dowódca był idiotą, czy był znakomitym taktykiem. Oczywiście to pomagało. Natomiast cała wojna decydowała się całkiem gdzie indziej. Cała wojna decydowała się tutaj, w fabrykach. Kto miał ich więcej, kto miał więcej zasobów, ten po prostu wygrywał wojnę. Tak wygląda planszetka, w tym przypadku frakcji zachodnich, aliantów, tak to można powiedzieć, która jest bardzo fajnie pomyślana, aczkolwiek ja w przyszłości kiedyś na pewno będę używał troszeczkę zmodyfikowanej, którą można sobie pobrać na BGG. Ja na szczęście mam tyle miejsca, że mogę się z tym rozłożyć. Mam tutaj planszetkę zachodnich aliantów, pod spodem za chwilę pokażę planszetkę osi. W grze jest jeszcze trzecia Związku Radzieckiego, no ale to w tym scenariuszu nie występuje. Tutaj sobie oznaczamy wolę państwową, narodową, National Will. Mamy francuską, brytyjską, holenderską i belgijską. Mamy tutaj ilość fabryk. W tym momencie Holendrzy i Belgowie mają po jednej fabryce. Francuzi mają fabryk 8. Brytyjczycy mają fabryk 9. Tutaj mamy mnożnik produkcji. Czyli jeżeli Francuzi mają 8 fabryk, mnożnik razy 2, będą otrzymywali co turę 16 punktów produkcyjnych i to sobie będziemy tutaj zaznaczać. Dodatkowo mamy pokazane tutaj rzeczy, które są w tym momencie dla nas dostępne, czyli wsparcie czołgów francuskich, wsparcie czołgów brytyjskich, naval evacuation, możliwość ewakuacji z kontynentu na wyspę oddziału, wsparcie lądowe, dwie sztuki oraz możliwość wykonywania strategicznego ruchu. I tak wygląda gospodarka. Co się z tym je, jak to się je, to za chwilę. No i tutaj mamy gracza niemieckiego. National Will tak samo. Fabryki. W tym momencie Niemcy mają fabryk 14. Trochę wierzga mi tutaj. Tutaj będziemy też zaznaczali, tak samo u aliantów zresztą też jest, ile mamy zniszczonych fabryk. Minimalnie jedną, maksymalnie 9.
Minimalnie jedną, ale ta wojna strategiczna rozpoczyna się dopiero w czerwcu 1940 roku. Ta tura majowa jeszcze się rozpoczyna z pełną ilością fabryk, natomiast już od następnej tury będziemy się tłukli z aliantami na morzach, nasze okręty podwodne, a ich bombowce zapewne będą tutaj próbowały wywierać presję na nasz przemysł. I tak jak mówiłem, 14 fabryk, mnożnik razy 2, i tu będziemy odznaczać ilość naszych punktów produkcyjnych. Dodatkowo mamy Surface Action, jedno dostępne, Strategic Move oraz okręty podwodne, które będą tutaj siały trochę paniory na Atlantyku. Tak wyglądają przygotowane planszetki i za chwilę startujemy. Ok, pierwszą rzeczą, którą sobie zrobimy, jest oczywiście określenie warunków atmosferycznych, w jakich będziemy się zmagać. Zmagamy się praktycznie w tym scenariuszu tylko i wyłącznie w mild zone, ale rzut sobie wykonamy za wszystkie strefy. I mamy tak. W cold zone w maju jest fair pogoda. W mild zone w maju na 1,4 jest fair, czyli ok dla nas. Dla nas, w sensie dla Niemców. W tym przypadku i w warm zone maj jest pur. Także mamy pogodę określoną. Pogoda w maju jest idealna do natarcia, także możemy śmiało zaczynać. Przesuniemy się teraz tutaj. I mamy tak. Następną po fazie określenia pogody mamy fazę deklaracji wojny. Tutaj scenariusz, rulebook nam automatycznie to określił. Wypowiedzieliśmy już oczywiście de facto w pierwszej turze. Francja wypowiedziała nam wojnę, czyli tą fazę opuszczamy i mamy fazę ekonomii. W fazie ekonomii sprawdzamy ilość dostępnych fabryk. Francuzi mają 8. Współczynnik razy 2, czyli mają 16 punktów produkcyjnych. Brytyjczycy mają fabryk 9. Mnożnik razy 2, czyli punktów produkcyjnych mają 18. Trzeba pamiętać, że punkty produkcyjne nie zachowują się z tury na turę. Wykorzystujemy je ile możemy, wykorzystujemy je wszystkie, a co nie wykorzystamy, to nam po prostu przepada. Mamy tu jeszcze tutaj w lewym górnym okienku polu planszetki frakcji zachodnich aliantów skrzydło lotnicze z Sortis 4, czyli już mocno, mocno zużyte, i ono wchodzi do gry po zakończeniu impulsu osi. Oś zaczyna fazę operacyjną i po wykonaniu swoich akcji Francuzi dostają to lotnictwo. Tu mamy niemiaszków. Fabryk 14, tak jak mówiłem, na razie żadne nie są zniszczone, w związku z czym dostajemy 28 punktów produkcyjnych. Pamiętacie, jak opowiadałem, pamiętacie, jeżeli oglądaliście poprzednie odcinki, jak opowiadałem o kupowaniu tego Surprise Attack. Kosztowało 20 punktów produkcyjnych, czyli zobaczcie, prawie wszystkie nasze punkty produkcyjne. W tym scenariuszu za każdą aktywację jednostki piechoty płacimy jeden punkt produkcyjny, za każdą aktywację jednostki pancernej lub zmotoryzowanej płacimy dwa punkty produkcyjne. Także tu już będziemy wydawać również punkty na odtworzenie zdolności bojowej naszego lotnictwa. Natomiast cały cykl myk polega na tym, że możemy odtworzyć tylko do dwóch sortis na jedną turę. Nie możemy się wystrzelać z sześciu sortis, znaczy możemy się wystrzelać z sześciu sortis, zużyć całkowicie nasze skrzydło lotnicze, ale odtworzymy tylko i wyłącznie dwa punkty. Ok, chyba będzie teraz dobrze widoczne. W takim razie możemy przystąpić do sedna rozgrywania naszego scenariusza, do tego, aby się tutaj bardzo dobrze bawić. Tak jak mówiłem, w
W pierwszym odcinku zresztą ta gra z pozoru wydaje się być może skomplikowana, natomiast skomplikowaną nie jest, uwierzcie mi. Są w miarę proste zasady, w miarę czytelne i zawsze, zawsze będę powtarzał, że będę gorąco polecał tą grę wszystkim, którzy chcą zacząć swoją przygodę z takimi grami. Dobra, muszę się dokładnie zalogować. Mam nadzieję, że wszystko będzie widoczne. Zmieniłem troszeczkę rozdzielczość nagrywania i sposób nagrywania, więc może mam nadzieję, że się uda, że nie będzie żadnych zaciaków. Dobra. Jak pamiętacie, mamy 28 punktów produkcyjnych. Naszym celem jest w ciągu 5 tur podbicie Holandii, Belgii oraz Francji. We Francji, jak widzicie, wylądował brytyjski korpus ekspedycyjny. Jest tutaj grupa bojowa. Nie będę tego nazywał armią, bo niektórym moim widzom mogą. Są bardzo przewrażliwieni na temat poprawności i mogą im eksplodować mózgi. Ja tego bym nie chciał. Brytyjska grupa bojowa, będę tak na to mówił, bo przecież Brytyjczycy nie mieli armii we Francji. To tak tytułem takiego lekkiego wstępu. Tak jak mówiłem, musimy podbić Holandię, Belgię i Francję. Mamy na to 5 tur. Mamy dwie grupy pancerne, dwie grupy lotnicze. Francuzi mają jedną grupę lotniczą, jedną grupę lotniczą mają we Francji. Muszę zobaczyć, czy tutaj widać francuską. Widać. Także tutaj będziemy mieli troszeczkę walki w powietrzu. No i co? Zaczynamy. W takim razie gracz niemiecki rozpoczyna. A, jeszcze przepraszam, żeby polecieć zgodnie z harmonogramem. Po fazie ekonomicznej mamy fazę strategicznej wojny. Tak jak mówiłem, faza ta pojawia się dopiero wtedy, kiedy pojawia się na mapie, na naszych planszetkach znacznik Factory Lost. Nie wiem, czy będzie widać, mi złapie, zoom nie złapie. Mniej więcej tak wygląda niemiecki. Położę go sobie tutaj. Tak samo Brytyjczycy mają też taki znacznik. Tak wygląda. I to zgodnie z opisem scenariusza pojawia się w czerwcu, czyli od czerwca do końca gry minimalnie jedna fabryka zawsze będzie zniszczona. Oczywiście to jest też, to jest umowne, jeden obszar, powiedzmy, tak to nazwijmy. Można też zaryzykować stwierdzenie, że 10% wartości produkcyjnej przy. No ale to jest, mówię, wszystko takie umowne. Ja to będę na potrzeby tego filmiku nazywał, że jedna fabryka jest zniszczona. I będziemy zawsze odejmować tą ilość od ilości fabryk, jaką mamy ogólnie. I teraz jeszcze jedna ważna rzecz. Za każdym razem, kiedy alianci podbiją, Niemcy, przepraszam, podbiją miasto, zajmą miasto z takim symbolem, z symbolem fabryki, tak jak tu Lille, tak jak Bruksela, tak jak Amsterdam, odejmujemy ilość fabryk z planszetki zachodnich aliantów. Ta fabryka jest opanowana przez Niemców, natomiast Niemcy nie dodają sobie fabryk. Tylko alianci tracą, Niemcy nie przejmują tej fabryki w sensie czysto produkcyjnym. To się tutaj tak odbywać nie będzie. Dobra, rozpoczynamy atak. W takim razie Niemcy aktywują 18. armię, wydają punkt produkcyjny, zostało nam 27 punktów produkcyjnych. I zadaniem 18. Armii będzie przeprawa przez Mozę i atak na holenderską armię garnizonową. Jak to zwał, tak zwał. Mamy 8 punktów akcji, 7, 6 za wejście na heks, 5 było przez rzekę, czyli plus 1, 1 za rozwinięcie do ataku. Zostały nam 4 punkty, 4 punkty akcji. Zaznaczam sobie w ten sposób. I teraz tak, atakuję przez rzekę. Na szczęście pogodę mamy bardzo dobrą. Holenderski, jako że jest to jednostka garnizonowa, jest to jednostka zredukowana, czyli będzie miała minus 2 do rzutu kostką. W związku z tym uważam, że niezasadnym będzie w tym momencie używanie lotnictwa. Lotnictwo mi się przyda na pewno na innym obszarze. W związku z tym nie używam żadnego wsparcia. Alianci mają w użyciu dwa ground support, ale myślę, że nie ma sensu marnować tutaj tego wsparcia. Jest to z góry tak naprawdę
w mojej ocenie przegrana sprawa. Musiałoby się nie wiem co wydarzyć, żeby tutaj Niemcom nie poszło, no ale to jest wojna, na wojnie różnie bywa. Czasem jedna bomba, jedna torpeda może zmienić oblicze, może całkowicie zmienić oblicze bitwy, także zobaczymy jak to będzie. Ja już nie będę na tym teraz na nagraniach pokazywał już tabeli walki, będę wam po prostu mówił jakie współczynniki wyszły. No, alianci wyrzucili 6. Niemcy wyrzucili 5. Dodajemy modyfikatory, plus 2, bo Niemcy. Minus 1, bo przez rzekę. I to tyle. Alianci. Minus 2, bo zredukowana jednostka. I to tyle. Wyszło Dier. Obrońca musi się wycofać. W związku z tym Holendrzy wycofują się do Rotterdamu. Niemcy robią advance after combat i mają kłopot. Mają kłopot tego typu, że liczyłem na to, że uda się zlikwidować tą jednostkę w pierwszym ataku. Teraz w drugim ataku, gdyby udało się, bo mamy tyle punktów akcji wystarczająco, żeby ten drugi atak wykonać, gdyby udało nam się pokonać jednostkę holenderską, może się ona wycofać tutaj, do Antwerpii. My oczywiście moglibyśmy zrobić advance after combat, zdobylibyśmy Rotterdam bez problemu. Natomiast zbiłoby to National Will Holendrów tylko o jeden i Holendrzy dalej byliby w grze. Liczyłem na to, że ta 18 armia załatwi mi cały temat. Natomiast jeżeli uda mi się Holendrów pokonać, rozbić im tą armię i zająć miasto, to wtedy Holendrzy się z automatu poddadzą. Poddadzą się, co nie znaczy, że to będą już skontrolowane przeze mnie miasta. Ogłoszą kapitulację, rząd holenderski poda się do dymisji, ogłosi kapitulację, natomiast ja będę jeszcze musiał wydatkować punkty akcji, żeby pozajmować te obszary. Dobra, w takim razie kontynuuję atak, wydaję jeden punkt za wejście na heks, plus jeden, bo przez rzekę i jeden za rozwinięcie się do ataku. W związku z tym został mi tylko jeden punkt akcji. Nie używam lotnictwa. Liczę na to, że mocno liczę na to, że teraz troszeczkę w kościach pójdzie mi lepiej i uda mi się pokonać ten holenderski garnizon. No i nadzieja matką głupich. Ale zobaczymy. Niemcy wyrzucili 1, alianci wyrzucili 3. Dodaję 2, bo Niemcy. I odejmuję 1, bo atak przez rzekę. I odejmuję 1, bo atak na miasto. Alianci odejmują 2, bo garnizon. Jest 1-1, czyli no effect. Moja aktywacja się w tym momencie kończy. Nie mogę już nic zrobić. Czyli Niemcom poszło jak dziwce w deszcz. Bywa. Na wojnie. I tak. Dobra. Skończyliśmy aktywację 18 armii. Holendrzy obronili swoje pozycje. Nie udało nam się zdobyć Amsterdamu ani Rotterdamu. W związku z tym... Muszę sprawdzić, czy ja wydatkuję dodatkowy punkt na wejście na teren RAF, ale prawdopodobnie tak. Tak jak mówiłem, 2 punkty akcji zajmuje wejście na Hex RAF. Chciałem 9 armią podciągnąć tutaj i zaatakować Belgów, ale byłoby, czy by mi wystarczyło raz, 2, 3 plus 1 za rzekę, 4, 5, 6 za wejście i 7 atak. Wystarczyłoby. Ok, spróbujemy w takim razie. Tylko to by było bez sensu, bo Belgowie mogliby mi uciec do Brukseli, a ja tego nie chcę. Ciężki temat. To, że nie udało się pokonać tych Holendrów, strasznie skomplikowało
strasznie skomplikowało sytuację. No nic, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Pamiętajcie, nie uczcie się na moich filmach sposobu grania. Uczcie się tylko zasad, a resztę kombinujcie sami. Raz, dwa, trzy, plus jeden za wejście przez rzekę 4. Atak 5, 6, wejście na heks i 1 za rozwinięcie, czyli 7, zostaje 1 punkt akcji, czyli albo wóz, albo przewóz, używam wsparcia lotniczego. To będą sorties dla drugiej grupy, Luftwaffe. Alianci postanawiają użyć wsparcia lądowego, ground support. I jest jeszcze jedna zasada odnośnie lotnictwa. Lotnictwo danego kraju może tylko i wyłącznie wspierać działania własnych jednostek. Nie może być tak, że na przykład Brytyjczycy wyślą lotnictwo do wsparcia w obronie dla, nawet dla Francuzów. Takie są zasady tej rozgrywki. Czy to jest słuszne, czy nie, nie mi osądzać. Może to w ten sposób jest robiony jakiś balans w tej rozgrywce. Taka jest zasada i tyle. No i co więcej, nic więcej nie poradzimy na to. Ok. Tak jak mówiłem, lotnictwo. Ok, miałem malutką awaryjkę urządzenia nagrywającego, ale już wracam, już jesteśmy. Lotnictwo, wsparcie lotnicze, ground support i możemy walczyć. No, Niemcy nie mają szczęścia, powiem szczerze. Alianci wyrzucili 5, Niemcy 1, Niemcy plus 2, bo Niemcy plus 2 za wsparcie lotnicze, minus 1 za atak przez zaraz, to jest przez rzekę? Nie, to nie jest atak przez rzekę, ale jest w terenie rough. A w terenie rough jaki mamy współczynnik, czy mamy jakikolwiek? Tak, minus 1. Dobrze pamiętałem. Czyli tak, wyrzucili 1 plus 2, bo Niemcy plus 2 za wsparcie lotnicze, minus 1 to daje 4. Alianci wyrzucili 5 plus 1 za ground support, to jest 6. AS attacker stopped. I tak już by nic nie zrobili. 9 armia została zatrzymana. No i skończyła swoją aktywację. Czyli na razie aliantom idzie bardzo, bardzo dobrze. Ground support. Rzucamy kością, sprawdzamy za ile wraca. Za 5 tur, czyli już nie do użycia. Już nie do użycia w naszej rozgryweczce. Wraca w październiku, więc jest już nie do użycia. Okej, no ale Niemcy mają kłopot. Niemcy mają kłopot. Muszą chyba w takim razie ruszyć swoje psy wojny, czyli grupy pancerne. Liczyłem na to, że te grupy pancerne będą miały większą manewrowość i wbiją się przez Mozę i później na południowy zachód w kierunku Paryża, no ale niestety. Pierwsza pancerna aktywowana. Aha, nie odjąłem jeszcze jednego punktu produkcyjnego za aktywację 9. Teraz aktywuję pierwszą pancerną, wydaje 2 punkty produkcyjne, zostało Niemcom 24. Ruszam przez rzekę, czyli 2 punkty akcji, zostało mi 8. Zostało mi 8 i tak, muszę wykonać atak, wchodzę we wrogą strefę kontroli. Jeszcze jedna ważna rzecz, jednostki, które są w forcie, nie mają strefy kontroli, czyli nasze jednostki mogą tutaj swobodnie manewrować. I tak. Atakuję najpierw pierwszą belgijską. W terenie czystym. Nie używam wsparcia lotniczego, liczę na to, że to, że jednostka pancerna atakuje w terenie czystym, wystarczy do tego, żeby Belgów zniszczyć.
Prawdopodobnie, jeżeli uda mi się ich osłabić, obniżyć im jeden poziom sprawności bojowej, nie będą mogli się wycofać do Brukseli, będą mogli wycofać się tylko i wyłącznie do Antwerpii. Ja co prawda nie będę mógł później przenieść się do Brukseli, ponieważ jestem w strefie kontroli drugiej francuskiej armii, więc będę musiał najpierw ją odepchnąć, ale być może starczy mi na tyle punktów akcji, żeby Brukselę zająć i to spowoduje, że National Will Belgów upadnie. Ta armia schodzi z gry wtedy i będzie po prostu prościej. Natomiast stracę na pewno jedną aktywację właśnie armii pancernej i grupy pancernej i to krzyżuje bardzo mocno niemieckie plany. No ale mówię, na wojnie działanie bez planu jest szaleństwem, ale nikt nigdy i tak nie idzie zgodnie z planem. Okej. Atakujemy Belgów. Dwa punkty akcji. Jeden za atak, jeden za wejście na heks, jeden za rozwinięcie do ataku. Zostaje mi 6 punktów akcji. Tak jak mówiłem, nie używam lotnictwa. Plus 2 będę miał za to, że jednostka pancerna atakuje fair weather, jednostkę niepancerną. Alianci cały czas na wysokich kościach. Alianci wyrzucili 6, Niemcy 5, Niemcy plus 2, bo Niemcy plus 2, bo wojska pancerne. Alianci nie mają żadnych modyfikatorów, ani negatywnych, ani pozytywnych. Francuzi i Brytyjczycy mają plus 1, bo Francuzi i Brytyjczycy, czyli z urzędu, bo walczą lepiej. I mamy DR. Obrońca musi się wycofać. W związku z tym Belgowie wycofują się tutaj. Ja robię Advance After Combat, ponieważ no, powyjaśniam tutaj te tematy do końca. Dobra, zostało mi 6 punktów akcji. W takim razie tu byśmy atakowali przez rzekę. Dobra, atakuję najpierw Belgów. Belgowie, słuchajcie, mogą się wycofać tutaj. Mogą się wycofać tutaj. To jest heks normalnie lądowy. W takim razie, czy mi się opłaca wykonać Advance After Combat? Nie opłaca mi się. Nie robię tego. Zaatakuję drugą, francuską. Pod Sedanem. Ok. Zostało mi 6 punktów akcji. Wydaję kolejne 2 punkty akcji na atak na drugą francuską armię. I tak wejście na wrogie miasto jest 2, czyli zostaje mi 4 i za rozwinięcie się do ataku 1, czyli zostają mi 3 punkty akcji. Używam wsparcia lotniczego trzeciej floty. Będę się starał w sposób troszeczkę równomierny rozkładać te sorties. I Francuzi postanawiają też dołączyć swoje lotnictwo. Czy coś jeszcze Francuzi używają? Mają drugi ground support, ale sobie go zostawią. Mają też wsparcie czołgów, które jeszcze nie jest kluczowe. Jeszcze nie będą go używać w takim razie. Bronią się w mieście, bronią się ze wsparciem lotniczym. Także zobaczymy, jak to będzie. I tak. Najpierw rzucimy za lotnictwo, ponieważ nad polem bitwy, nad Sedanem, spotykają się dwie grupy lotnicze. Spotyka się trzecia Luftflotte i pierwsze francuskie skrzydło, no, może to być skrzydło, lotnicze. Dochodzi do walki w powietrzu. Od wyniku, który wyrzucimy na kościach, alianci wyrzucili 5,
Niemcy wyrzucili 3. I tak, Niemcy dostają plus 2, bo Niemcy. I minus 1 za sortie, bo mają minus 1 sortie. Francuzi dostają plus 1, bo Francuzi. I minus 1 za sortie, czyli zostaje 5. Jest kwadracik. W walce lądowej jest to null efekt. Natomiast jeżeli obydwa skrzydła wykonują misję support, czyli wsparcie w walce lądowej, sprawdzamy i czekajcie, może ja pokażę, będzie widać. O. I mamy tak, air support, bo mamy różnego rodzaju misje, mamy air support, mamy eskortę, mamy przechwytywanie i transport i tak dalej, i tak dalej. W tym momencie tutaj był air support, mamy, wyszedł nam ten rezultat. Czyli i atakujący, i obrońca otrzymuje dodatkowe modyfikatory do rzutu kością na tablicy. Czyli po prostu jedna i druga flota wykonała swoje zadanie, nie otrzymały żadnych obrażeń. W związku z tym te sortie z minus 1 zostaje, nic więcej nie dochodzi. No i rzucamy teraz normalnie na walkę lądową. Jedna tabelka, rozstrzygnięcie dla walk morskich, lądowych i powietrznych. Bardzo to zgrabne, bardzo fajne. Tym razem alianci wyrzucili 1, Niemcy wyrzucili 2. Plus 2, bo Niemcy. Plus 2, bo jednostka pancerna. Plus 2 za wsparcie lotnicze. Minus 1 za atak na miasto. Francuzi plus 1, bo Francuzi. I plus 1 za wsparcie lotnicze chyba, czy plus 2, muszę sprawdzić. Poczekajcie chwilę. Nie, plus 2 normalnie, czyli mają na 3. Jeszcze raz, 1 plus 1, bo Francuzi, plus 2 za wsparcie lotnicze. DR, obrońca musi się wycofać, obrońca ma miejsce, żeby się wycofać. Czekajcie, mi się to przesunęło. Obrońca się wycofuje. Tym razem wykonujemy Advance After Combat, zajmujemy sedan. Oj, gdzieś idzie, posiadam tutaj nam znaczniki. Niemcy zajmują sedan, pierwsza pancerna. National Wheel Francuzów spadał 1. Z 20 na 19. Sedan nie jest miastem produkującym, także ok. No i cały czas zostały mi 3 punkty akcji. W związku z tym spróbujemy po raz kolejny zaatakować może tym razem 9. armię. Nie, zaatakujemy 2. armię. Będziemy ją spychali na południowy zachód. Po raz kolejny używam wsparcia lotniczego. Francuzi też używają. Więc rozstrzygniemy sobie najpierw starcie w powietrzu. Wyrzuciliśmy po 2, minus 2 sortie, czyli 1-1, czyli jedna i druga misja powietrzna się udała. Walka lądowa. Alianci wyrzucili 4, Niemcy wyrzucili 2, plus 2, bo Niemcy, plus 2 za wsparcie powietrzne, plus 2, bo jednostka pancerna.
A tak, w czystym terenie. Nie odjąłem punktów akcji, zostało jeden za wejście, jeden za atak, czyli z trzech został jeden. Francuzi plus jeden, bo Francuzi plus dwa za wsparcie lotnicze. I wychodzi brak efektu. Czyli nie posunęliśmy się więcej o krok. I pierwsza grupa pancerna skończyła aktywację. Jako, że wyczerpał mi się limit czasu na nagrywanie, kończymy pierwszy odcinek. Kampania we Francji na pewno zajmie nam więcej. Jak widzicie, aktywowaliśmy na razie niewielką część naszych wojsk. Natomiast nie poczyniliśmy jakichś wielkich tutaj sukcesów. No ale cóż, mi się gra dobrze, mi się gra fajnie. Mam bardzo dużą przyjemność wgrania w tą grę. Też gorąco Was zachęcam do tego, żeby spróbować swoich sił właśnie w Unconditional Surrender. Tutaj się żegnamy. Myślę, że niedługo wrzucimy następny odcinek. Za ten odcinek dziękuję. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia wkrótce. Na razie.